W kolejnym dniu, w kolejnym wideoblogu, jak widzicie, żeśmy sobie wstali, żyjemy, było fajnie, była nawet policja, ale nie pukali, tylko przyjechali, posiedzieli, popatrzyli, pojechali. Oczywiście miejscówka jest bardzo fajna, dużo wieczorem tu młodzieży, dużo aut przyjeżdżało, ale w miarę cicho. W dzień, może jest godzina około 10, też jest bardzo dużo aut, bo chyba ze 4 czy z 5, także... Ale to roszada, że ktoś przyjdzie sobie, popatrzy 10-15 minut i sobie jedzie. Dobra. My jedziemy na siananko. To chodźcie z nami. Pomachaj. Będziesz kara czesana, będzie. Tak. Powiedz dzień dobry. Powiedz dzień dobry. Albo cześć. Te łupki. Podoba się? Tak. Super, to pomachaj widzom. Cześć. No powiedz cześć. Deszczyk nas trochę pada. A my sobie idziemy do Rozelni soli. Także zaraz wam coś ciekawego może się uda nagrać. Pokażę. No i co? Jesteśmy sobie, zwiedzamy sobie muzeum. Eryk dostał takie zadanie. Taką kartę, ciechocińska karta z pobytu zabiegowa. No i co? Musimy znaleźć sobie pieczątek. My tam pieczątek nie będziemy pokazywać, gdzie są, także musicie sobie sami je odnaleźć. Zobaczymy, ile uda nam się znaleźć tych pieczątek. Ale pokazywać wam nie będziemy. Zobaczymy, ile znajdziemy. Helenka, jak się Helence podoba? No. Podoba się Heli? No. Super, nie?
sobie już skończyli zjedzenie. Oczywiście wszystkiego wam nie pokażemy, nie pokazałem, bo zapraszamy, żebyście sami przyjechali, zobaczyli i zwiedzili. Co do pieczątek, udało się nam wszystkie zdobyć. Wszystkie pieczątki nam się udało zdobyć, więc co tam. Idziemy dalej zwiedzać, nie? Także zapraszamy na dalszą część filmu. To, jakbyście kiedyś przyjeżdżali, my żeśmy zaczęli zawsze od, nie od tej strony, od szóstki zamiast od jedynki, żeby zwiedzać. Także jakby coś, to pokażę wam, od czego trzeba zacząć. Mamy jedynkę na mapie, czyli to jest fontanna Grzybek. Później mamy dwójkę, to mamy Tężnie Solankowe. Trójka to jest Taras Widokowy. Czwórka, Grota Solankowa, Tężnia numer 2. Piątkę mamy Uzdrowisko Wody Solankowe i szóstka, Zabytkowa Warzelnia Soli, czyli tu jesteśmy, a powinniśmy tu. Także jedziemy teraz dalej. Jedziemy sobie teraz dalej sobie zwiedzać to wszystko. Czy nam się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Postaramy się pokazać jak najwięcej. A co tam konkretnie i w ogóle, to sami tego nie wiemy. Dzisiaj jeszcze musimy dostać się do Torunia, więc ale znowu też pojedziemy do Torunia, żeby się tylko przespać. Oczywiście też będziemy szukać miejsca na dziko z grupy biwakowej, z aplikacji, bo ogólnie tamte miejsce naprawdę jest super, polecamy. Trochę wieczorem dużo młodzieży przyjechało, się wymieniali, ale ogólnie miejscóweczka na piąteczkę, także polecamy. Nawet policja była wieczorem, ale ani raz nie przegonili, nawet nic się nie pytali, nie zapukali. Przyjechali, pokrążyli i pojechali. Dobra, my wracamy do busika i jedziemy dalej. Przyjechaliśmy sobie, stoimy sobie na takim, można powiedzieć, parkingu. Kurde, powiem wam, że zawsze mam dylemat. Zastanawiam się, czy to jest samochód typu bus. Osobowy, no osobowy nie, no ale mamy specjalny kempingowy w dowodzie, nie? No to, bo o co mi chodziło, oczywiście o opłaty. Dobra, słuchajcie, żeby już tam was nie zanudzać, że tak powiem, to idziemy na jakiś obiad. No i co? Coś tam dalej będziemy zwiedzać. Zobaczymy sobie jakąś tam knajpkę, zobaczymy. Także jak coś będzie dobrego, to wam polecimy. No i co? My jesteśmy sobie po obiadku. Zaraz wam powiem, gdzie to było. Posiłki domowe na Placu Gdańskim. Ogólne opinie mają dobre, jedzenie też dobre, no cena w sumie przystępna. Za 4 dania byśmy zapłacili 108 zł. Także i kola. Dobra, restauracja znajduje się na rogu, że godna jest polecenia. Co? Zapraszamy. Dobra, ja już nie zanudzam. Idziemy sobie dalej zwiedzać, zobaczyć. Także zapraszam na dalszą część filmu.